1233 przez 2012 Rady Miejskiej Piątek Pobocza z dnia 23 października 2012 w sprawie ustalenia opinii WD dla inwestorów. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały nr 25 przez 233 przez 2012 Rady Dzielnicy Piątej Krowodża z dnia 23 października 2012 roku zmienia się numer działki 258 obręb 45 Krowodża na działkę numer 290 obręb 45 Krowodża. W związku z powyższym Rada Dzielnicy Piątej Krowodża podtrzymuje swoje negatywne stanowisko dla inwestycji pod nazwą budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym w działce nr 192 obręb 45 Krowodża i infrastrukturą techniczną dodatkowo na części działki 290 obręb 45 Krowodża, budowa zjazdu z działki nr 290 obręb 45 Krowodża przy ulicy Krownickiej 18 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Proszę Państwa, jest to opinia, którą wydawaliśmy już, korekta opinii, którą już głosowaliśmy na poprzedniej sesji. Okazuje się, że był błąd co do numerów tych działek i w związku z tym dostaliśmy jeszcze raz do opiniowania, z tym, że opinia była negatywna z uwagi na wysokość, małą powierzchnię, biologicznie czynne i tak dalej. Więc nic się nie zmienia, tylko po prostu w kwestii formalnej chodzi o nazwę numerów działek. Dziękuję bardzo. I nic może w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie projektu uchwały nr 25 przez 234 2012 roku Agencji Dobrych Powodzenia dnia 23 października 2012 w sprawie ustalenia opinii WD dla inwestycji. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały nr 25 przez 234 2012 Agencji 5 Powodzenia dnia 23 października 2012 roku zmienia się numer działki 258 obręb 45 Krowodża na działkę numer 290 obręb 45 Krowodża. W związku z powyższym Rada Dzielnicy Piątej Krowodża podtrzymuje swoje negatywne stanowisko dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce numer 192 obręb 45 Krowodża i infrastrukturą techniczną dodatkowo na części działki nr 290 obręb 45 Krowodża, budowa zjazdu z działki nr 290 obręb 45 Krowodża przy ulicy Kronickiej 18 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Taka sama sytuacja jak poprzednio. Inwestor wystąpił o dwie budynki dla tej samej lokalizacji. Jedną na budynek mieszkalny, drugi na właśnie na budowę budynku biurowo-usługowego. Pomylił się w podaniu numeru działki i z tej przyczyny już czwarty raz, że tak powiem, w tej samej sprawie. Trzeci wiersz od dołu, proszę poprawić K na duży K, robo na szczerze, na duży K. Poprzedni wiersz. Poprzedni wiersz. No i to tyle. Nigdy zgłoszeń w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Jedna przy jednogłośnie uchwała została przyjęta. Projekt uchwały Komisji Praworządności w sprawie zadań priorytetowych na rok 2020. Paragraf pierwszy. Anuluje się uchwały nr 25 przez 240 przez 2012 Rady Dzielnicy Piątej Krowodża z dnia 23 października w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012.
odnośnie zmiany zakresu rzeczowego zadania dla Straży Miejskiej w roku 2012. Paragraf wchodzi w życie z dniem podjęcia. To było takie, było lekkie zamieszanie ze Strażą Miejską. Pieniądze miały iść z innej puli, a myśmy zmieniali zadanie rzeczowe dotyczące Komisji Praworządności. Anulujemy. Czy to jest związane z tą uchwałą o tym, o tym chodziku? Autochodziku. Tak? Także, żeby formalnie wszystko było jak należy, to jest konieczne podjęcie też. Dziękuję bardzo. Nie proszę w takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, jest zawsze nie mojego. Proszę o to. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Do projekt uchwały grupy radnych w sprawie objęcia honorowym patronatem przez Radę Dzielnicy Kłodziej Krołocza i prezydy piąte spotkanie z Żuków Kontrolnych z Gwiazdami. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Kłodziej Krołocza obejmuje honorowym patronatem imprezę pod nazwą piąte spotkanie z Żuków Kontrolnych z Gwiazdami organizowaną przez grupę Edisto. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie. Krótka informacja, jest to już kolejne spotkanie organizowane nie przeze mnie, nie szukali przez lub. Wiąże się to tylko z patronatem honorowym, natomiast nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi. 9 grudnia. Śnieg ma być. Zamieciemy. A będzie niedziela. To od 9.30 do 13.00 jest planowane. Mamy akurat drużynę mistrzynią olimpijską, więc możemy być intensywni. Gdzie poziom olimpijski? Tak. Żeby się nie okazało, że to będzie tak jak z naszymi rozrywkami i ten jako patron. Proszę nie żartować. Jako patroni honorowi będziemy się wstydzić. Zawsze możemy zwinąć banerek i wtedy ja będę się wydał. W własnym nazwiskiem. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6. Dyżury. 6, 13, 20 grudnia 2012 roku. Punkt 7. Oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu odczytać pismo, jakie do nas zostało skierowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu. Dotyczy linii numer 8. Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie w nawiązaniu do podjętej uchwały nr 25241 przesłanego stanowiska w dniu 25 października zwraca się o przyjęcie poniższych informacji. Od dnia 17 listopada 2019 roku zostaną wprowadzone istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie, w tym na terenie dzielnicy Piątki. Do Pętli, Gronowice, Mała kursować będą linie tramwajowe Kurka z częstotliwością 10 minut przez cały dzień, 13 z częstotliwością 10 minut przez cały dzień oraz 24 z częstotliwością 10 minut w godzinach szczytu oraz 20 minut poza godzinami szczytu. Ponadto do tańki tramwajowej Gronowice kursować będą linie tramwajowe 14 z częstotliwością 20 minut przez cały dzień oraz 20 z częstotliwością 10 minut przez cały dzień. Ponadto należy nadmienić, że nastąpi również zmiana rozdziału taboru, który zostanie skierowany do obsługi wyżej wymienionych linii. Linie 4 i 24 będą obsługiwać pociągi tramwajowe składające się z trzech wagonów typu 105NA. Do obsługi linii 13 będą kierowane wagony typu Bombardier. Na linii 14 kursować będą najnowsze 32-metrowe bombardiery NGT-8. Dotychczas linia 14 obsługiwały wieloletnie wagony E1 plus C3. No tak? Państwo wiedzą to. Natomiast na linii 20 wagony EUM8. Nie, przepraszam, EU8 oraz najnowsze bombardiery NGT-8.
Linie 13, 14 i 20 będą więc w całości obsługiwane przez pojazdy niskotłumowe lub niskowejściowe. Nie zmienią się marszałki niż 4, 14, 20 oraz 24. Natomiast linia 13 zostanie skierowana na trasę do Bronowic Małych, ulicami Bronowicką, Królewską, Karmelicką, Podwale, Franciszkańską, Stradomską, Krakowską, Limanowskiego, Wielicką do Nowego Bierzanowa. Potoki pasażerskie od Bronowic Małych do Polony, które dotychczas obsługiwała linia 8, przejmie teraz linia numer 13. Skierowanie linii tramwajowej 8 do Cichego Kącika zostało poprzedzone analizami więźby ruchu wykonanej na podstawie kompleksowych badań ruchu, które wykazały, że zdecydowanie większe potoki pasażerskie występują w relacji Bronowice Małe, Nowy Bierzanów i Kurtwanów niż Bronowice Małe, Borek Pałęcki. Na uwagę zwraca również fakt, że dzięki kursowaniu linii 8 do Cichego Kącika rejon ten będzie obsługiwany tramwajami niskopodłogowymi, co dotychczas nie miało miejsca. Jednocześnie informujemy, że komunikacja miejska jako transport zbiorowy ma służyć wszystkim pasażerom. Przy organizacji publicznego transportu zbiorowego pod uwagę brana jest efektywność komunikacji miejskiej, jak również dostępne środki finansowe, które są ograniczone. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że układ połączeń komunikacyjnych zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach nie zapewnia wykonywania wszystkich podróży w sposób bezprzesiadkowy. Należy podkreślić, że tutejszy zarząd na bieżąco monitoruje funkcjonowanie komunikacji miejskiej nie tylko w obrębie wprowadzonych zmian, ale na całej sieci. Jeśli będzie zachowana taka potrzeba, wprowadzi niezbędne zmiany i korekcje. Ponadto informujemy, że bilety okresowe wykupione na jedną linię, dwie linie przed datą wprowadzenia zmian w układzie linii komunikacji miejskiej zachowywać będą ważność na starych, jak i na nowych trasach linii, aż do wyjaśnienia ważności biletu. Bilety zakupione po 17 listopada będą obowiązywać tylko na nowych trasach. Wszystkie aktualne informacje o zmianach w funkcjonowaniu transportu zbiorowego na terenie naszego miasta, jak i wszystkie przepisy taryfowe znajdują się na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu pod adresem kmkraków.pl. Zastępca dyrektora spraw komunikacji Grzegorz Sam. Także taka jest informacja z ZIP-u. Ja mam jeszcze taką informację do przekazania, że dzisiaj była mieszkanka, która przyniosła około 100 podpisów, które osoby podpisane wnioskują o po pierwsze zwiększenie częstotliwości przejazdów autobusów numer 130 i 194. Tak jak sprawdzałem, te częstotliwości rzeczywiście zostały dosyć znacząco zmniejszone, ponieważ w przypadku na przykład 130 w godzinach szczytu w ciągu godziny było 9 przejazdów, 130 teraz jest 6, także jest to znaczące zmniejszenie. A także wnioskowała ta pani o wprowadzenie autobusów przegubowych, bo teraz są krótkie. No i tam oczywiście jeszcze to motywowała tym, że bardzo duże jest zainteresowanie tymi liniami, zwłaszcza przez studentów, którzy jeżdżą do szkół, które są na trasie przejazdu tych autobusów, a także obsługują dworzec PKP Łowców, który też jest przez studentów mocno używany. Także myśl tego zapisu, że tutaj będą wprowadzane niezbędne zmiany i korekty. Mamy nadzieję, że rzeczywiście to w przypadkach uzasadnionych będzie miało miejsce. Można? Bardzo proszę. Przyznam, że w tamtym tygodniu i w środę i w czwartek wchodziłem na internet kraków.nbk.pl i o wszystkich zmianach było, natomiast byłem ucieszony, bo jeszcze w czwartek, prawda, o tych zmianach planowanych, prawda, było. Natomiast ósemkę wbijałem w Bronowice. To mówię, byłem przekonany wewnętrznie, że ugięli się pod naszymi sugestiami, że ta ósemka dalej jest w Bronowice.
Z tego wynika, że albo nie wiem dlaczego z jakimś opóźnieniem zmiana tej trasy dla uczelni się pojawiła, albo tak to do innych, to już było wcześniej, co planowane było zaznaczone. A tu cały czas praca było po tej całej trasie, że tak powiem. Gdyby została prowadzona w ostatniej chwili, prawda, że nie wiem. Musiałaby jeździć po dworze, a ponieważ tutaj na Waszkowej jest wąskie gardło, dlatego się na pewno mogą wyjąć. Ósemka po dworze, no takie tłumaczenie było. No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I nie ma pieniędzy w kasie Rady tego miasta. W związku z czym trzeba szukać takich rozwiązań, żeby się nie dało jednym biletem przejechać przez całe miasto i na krótkich trasach nie ma już biletu co najmniej na dwie. Czyli już cena biletu idzie. Znaczy dodajmy jeszcze, jeśli chodzi o te bilety czasowe, bo akurat były takie niesympatyczne różne sytuacje wśród pasażerów, jeżeli ktoś kupuje bilet na trasę na przykład 15-minutową, a urzeźnie w torku, no to niestety musi wysiąść. Musi wysiąść. A ja bym się nie zgodził. Ale taka jest interpretacja Rady Miasta i z NIKIT-u, dostałam ją, bo akurat Bratanica tak niestety padła. Ale jest rozkład jazdy, mogę się powołać na rozkład jazdy. Nie może. Wyjechałem od tej, mam być na tym przystanku od tej. Nie dyskutowaliśmy, co prawda i tak był na tyle sympatyczny pan kierownik, nazwiska nie powiem głośno, ponieważ... Brzydko brzmi. A to jest jego prywatna wykładnia. Nie. To jest wykładnia z NIKIT-u. Mam tą wykładnię z NIKIT-u i tak nam poszedł na rękę, że kazał zapłacić opłatę manipulacyjną 10 zł, a nie 150 czy 240. Także oczywiście, trzeba uważać, kupując te bilety, to należy wysiąść na następnym przystanku po zakończeniu czasu. Ale może się okazać, że przejdziesz jeden. Ale według rozkładu 7 przystanków. Ale nie ma, to rozkład nie ma znaczenia. Zegarek i czas odskazowania i tak. Ale skoro z NIKIT uważa, że kontynuując bilet, to się podpisuje umowę tą przewozu, to jednocześnie nie są tylko zobowiązania też ze strony przewoźnika, że w tym czasie zresztą nie patrzą ten przewoźnik. Ja przyślę to. To właśnie tutaj myślę, że w tej sprawie powinniśmy zaprzestrzeniać. Drugi z rozkładem. Wyjeżdża po tym 15 minut po mam jazdy i tylko powinien być tu. Może nie dowiedzieć, to jest ich winy. Oczywiście, że nie jest winy. Ale MPK mówi, że to również nie jest ich winy, bo nie oni tworzą kopii. Zorganizują trasę, tak by nie utykać się rozkład. Problem jest taki, że NIKIT oficjalnie traktuje rozkład jazdy jako orientacyjny, tak. A nie jako handlową, obligatoryjną. Dokładnie tak samo jak jest w każdych podatkach reklamowych, że cena jest sugerowana, a to nie stanowi oferty handlowej, bo to nie jest zgodne z ustawą. O transporcie po prostu. No ale tak. Nie. Uchwała nie może przewyższać ustawy. Ale mam też taką ustawę. Nie, że. Ale na bilecie nie ma takiego skrzyżowania. Panel jest panem i koniec. Na skrzyżowaniu. Tak, tak. To trzeba było wleć do sądu. Tylko dziewczyna w sądzie z pana, że powstał automat biletów. Ola ta się sprawa przebudowała i tak. Tak. To komisja. Bo ja to proszę o to mówię, Ten temat jest ciągle w naszym kręgu zainteresowania, a głównie zainteresowania mieszkańców. I taką mam propozycję, żeby
na ostatniej sesji w tym roku, w grudniu, żeby komisja komunalna najbliższa na ten temat objęła jakiś projekt uchwały, czy to się będzie rada na to wydawać, czy nie. W każdym razie chciałbym, żeby rada jakieś stanowisko zostało zajęte, ponieważ jesteśmy zgodni naszym mieszkańcom, rozpoczęliśmy tę dyskusję i chciałbym, żeby zakończyła się jakąś konkluzją. Najbliższy konwent przewodniczących rad dzielnic też będzie poświęcony tej sprawie, także ja po 29 listopada będę miał też informacje pochodzące od innych przewodniczących rad dzielnic właśnie w tej sprawie. Chciałbym też Państwa poinformować o sprawie dotyczącej harcówki w szkole, w zasadzie zespole wolno-przedszkolnym nr 4 przy ulicy Mańczego. Temat harcówki był już Państwu przedstawiany rok temu, kiedy to harcówka została, można powiedzieć, odebrana harcerzom na cele, wtedy jak to przedstawiano, potrzebne dla szkoły, to znaczy w związku z przenosinami przedszkola nr 55. Pani dyrektor motywowała to właśnie potrzebami szkoły, że w związku z tym, że oddaje lokale dla przedszkola, to musi przejąć harcówkę. No i to miał być magazyn dla stołówki. Tam było takie nawet specjalne spotkanie, w którym brał również udział przewodniczący Rady Miasta, pani radna Patena, pani dyrektor z Wydziału Edukacji. No dużo, wszystkie strony tego konfliktu. Także było też stwierdzone, że w tej harcówce leżały raptem 3 czy 4 pudła z jakąś tam marmoladą i makaronami, także uzasadnienie dla tego magazynu było takie, powiedziałbym, bardzo iluzoryczne. Później były różnego rodzaju ustalenia, w wyniku których doszło do takiego jakby porozumienia, w myśl którego harcerze mieli wyprowadzić z magazynu szkoły te wszystkie swoje, że tak to nazwę, klamoty związane z obozami harcerskimi i wtedy będzie można, wtedy harcerze będą mogli wrócić do tej harcówki, która tam, trzeba to przypomnieć, jest od 50 lat, czyli od początku stania tej szkoły, także mają przy sobie bardzo długą historię. No i teraz pod koniec października, przełomie października, listopada, kiedy harcerze opuścili te magazyny i otrzymali klucze do harcówki, okazało się, że ta harcówka została przez panią dyrektor zmniejszona o mniej więcej 1/3, wymurowana została ściana. No co wywołało u harcerzy bardzo ostry sprzeciw, trudno się temu dziwić, ponieważ no, ta harcówka teraz nie spełnia swojej roli, nie, tam te grupy zuchów, harcerzy nie mogą się po prostu zmieścić w tej zmniejszonej sali. Także bardzo ostry konflikt jest tam zażegnywany przez członków Rady Rodziców i ja też zresztą w piątek rozmawiałem z panią dyrektor na ten temat. Na razie stanęło na tym, że w tym tygodniu będą prowadzone negocjacje między tymi dwoma stronami, na razie nie wprowadzając innych podmiotów w to. I gdyby, nie daj Bóg, się tak stało, że te rozmowy nie doprowadzą do jakiegoś, nie jakiegoś, po prostu do dobrego rozwiązania, czyli do powrotu do pełnej wielkości harcówki, no to wtedy będą uruchamiani inni negocjatorzy w postaci właśnie pani radnej Pateny, rady dzielnicy i innych osób, które być może będą mogły tam pomóc. Uzyskałem informację wczoraj od pana z Rady Rodziców, że w chwili obecnej jest takie ustalenie, że w przyszłym tygodniu odbędzie się takie spotkanie, na którym zainteresowane strony właśnie przy moim udziale będą robiły taki obchód szkoły.
poszukiwaniu jakiegoś miejsca, gdzie można by było. Bo teraz, ja może tego jeszcze nie powiedziałem, że teraz ta 1/3 hartutki ma być przeznaczona na archiwum szkoły. Archiwum i przedszkola. Szkoły i przedszkola. Także będziemy poszukiwali takiego miejsca na to archiwum, po to, żeby hartutka z powrotem mogła mieć swoją wielkość dotychczasową. No jest to bardzo smutne, że takie tam konflikty powstają i w zasadzie one już trwają bardzo długo. Mam nadzieję, że to są, że to ostatnie tego typu konflikty, bo no, w moim przekonaniu bardzo to na pewno źle działa na młodzież. Po prostu no, przykład fatalny. Dziękuję. Bardzo proszę pana. Chodzę na rehabilitację i dzisiaj właśnie pani, która prowadziła, dowiedziała się, że jestem radnym, właśnie ten temat poruszyła, że jej córki chodzą właśnie do rządu od lat na to, są harcerkami, no i są wszyscy oburzeni, rodzice i dzieci, na decyzję pani dyrektor. I powiedziała, że nawet potrzeba nawet 200 podpisów, przybyliśmy się do rady. Ja mnie nie potrzeba, by te ludzie szło do rady, to lepiej robić listę podpisów. Nie? Bo ja się strasznie są za niedzieli, bo pani dyrektor w ogóle nic nie dochodzi do pani dyrektor. Chciałbym z nich rozmawiać swoje uwagi. Tak. No mam różnego rodzaju doświadczenia też związane z pracą zabaw i tak dalej. Może ja mam pytanie jeszcze, czy zostało już, monitoring został już zrobiony w tejże szkole? Bo pani dyrektor stale mówi, że nie ma pieniędzy, a ona też okazuje, że ma pieniądze na zupełnie inne rzeczy. No właśnie tutaj też będziemy się dowiadywali, bo ta ściana też musiała coś kosztować, prawda? Więc można było te środki przeznaczyć na remont innych pomieszczeń, które rzeczywiście tego wymagają, a nie jakieś budowy nowych ustrojów budowlanych. Także na tym spotkaniu mam nadzieję, że uzyskam tego typu informacje. Czy jeszcze ktoś chciałby coś zakomunikować w naszym światu? Chciałbym pani zapytać odnośnie terenu parkingu przed Stadionem Wisły. Czy byłaby możliwe, żeby rada czy też zarząd zastanowił się, czy nie można by tam było wprowadzić takiego parkingu w formie park and ride, jak jest zrobiony na Luczeniu. To mniejszą ilość samochodów, ale żeby zobaczyć taką możliwość wystosowania. Marne się od Stadionu Wisła się na to nie zgodzi. To jest Stadion Wisły? Użytkowanie na terenie. Aha, no tak. Tylko tam jest też taki drugi problem, że tam park owszem, ale za bardzo rajd nie ma. Zaraz się tak ciężko nie ma. Zdaje się do pół godziny jest za darmo. Właśnie, to albo dojadą do Kotrolniczą i będzie jak znowu. Kotrolnicza to będzie mało po dzisiaj. Tak trzeba będzie z taką inicjatywą ustać. Ale to po prostu cieszy się. Na to mówię. Nie wiem, do tamtego pracy. Szanowni Państwo, chciałbym zwołuję 27. sesję Rady Dzielnicy Piątej Roboczy na dzień 11 grudnia na godzinę 18. Co do terminów jakichś komisji? Komisja informacji czwartek, 4 grudnia 18. Dzień jutro. I komisji dzielnej. A 18. Kultura. No mieliśmy najpierw, żeby pani dyrektor.
przypomnę. Marszał wcześniej się spotkał, jak będzie no właśnie. To tam dobrze, a ten sam dzień. We wtorek, 4 grudnia, komisja komunalna, żebyśmy mieli na tydzień przed sesją. O godzinie? O godzinie 18. Został uchwały. A potem na kopę. Na czek. Doświadczony jest można zbyt. No właśnie, jak mam kiedyś. Jest? Jest. Od ulicy Tkaczkiej się spodziewa, tak? Nie, nie. Od te dwa. Te dwa jest na dole. Wejść tylko. Dla moich czasów się operackiej. Można było wejść, ale nie zadowoli. Najkrótsza ulica Krzymicka. Dobrze. Nie widzę więcej zgłoszeń, w takim razie.